rządy pani Harris no, są pewnym znakiem zapytania. No, można powiedzieć tyle już tak używając języka łagodnego i że w związku z tym pewniejszą kandydaturą ze strony dla Polski jest Trump, bo z nim współpraca układała się dobrze, no bodajże najlepiej ze wszystkich dotychczasowych prezydentów Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim no, nie był on zwolennikiem tej polityki, którą Amerykanie, o czym w Polsce się mało mówiło, uprawiali przez wiele lat, także w latach 90., to znaczy opierania się w Europie o Niemcy. To nie było dobre dla Europy, nie było dobre dla Polski, no i nie było też dobre dla NATO. No, prezydent Trump postawił w pewnym momencie jasną sprawę, wydajecie 1% na obronę, pompujecie pieniądze Putinowi, no dzięki Nord Stream 1 i 2, a ja się na to nie zgadzam. I to było dobre postawienie sprawy. A walkę o Biały Dom będziemy uważnie śledzić i relacjonować już dziś o godzinie 23 na antenie telewizji w Polsce 24. Noc wyborcza. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.